To jest ulubiony program gminy Błyska, że tutaj nie trzeba żadnych specjalnych zachęcać, ale warto przypomnieć, tym razem fundusz mamy projektów do 50 tysięcy euro, przynajmniej jeden partner ze strony polskiej i jeden ze strony litewskiej, na działania miękkie, ale również z komponentem opinii zakupowych. Do tego mamy nawet 3 miliony euro, czyli na pewno kilkadziesiąt projektów zostanie dofinansowanych i zachęcam do składania szkolenia 5-6 grudnia w Bielsku-Białymstoku, także zainteresowane, przedstawiciele zainteresowane podmioty oczywiście bardzo, żeby wzięli udział. To tyle z mojej strony, ja jeszcze tutaj chwilę z Państwem pobędę, gdyby były pytania, to oczywiście jest to do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Teraz zabranie głosu, że poproszę przedstawicieli Poczty. Będzie w tym roku wyglądała o wiele, wiele inaczej, bo tych pieniędzy jest więcej. Każda z firm, która podpisała umowę z ministrem rolnictwa i otrzymała akceptację na dofinansowanie, ma własną pulę. To nie jest tak, że jakaś firma ubezpieczeniowa ma dostęp jakiś taki dziwny do tych pieniędzy. W momencie, kiedy negocjowaliśmy przystąpienie do tego programu, otrzymaliśmy gwarancję, że tak jak poprzednie cztery ubezpieczyciele, my, proszę Państwa, te pieniądze mamy dla Państwa. Więc może być taka historia, że ktoś z Państwa obecnych na sali wystąpi na przykład o to,
żeby dofinansowano składkę właśnie ubezpieczeń upraw bądź zwierząt i okaże się, że w którejś z czterech innych firm poza nami tych pieniędzy zabraknie. Proszę, mieć świadomość, że również w Polsku jest placówka pocztowa i nasz pracownik będzie przygotowany, żeby Państwu przygotować informację o składce. Będzie wyglądało to w taki sposób, że osoba, która to nam prosi, jeśli będzie naszym klientem, to tak jak tam czy czterech towarzystwach, które z nami to będą sprzedawały, płaci tylko część składki. To nie jest refundacja. My w tym momencie poprosimy o zapłacenie tylko części składki i po zgodnie z ustawą, przypominam, te 65% być może dotacji będzie przelanych na konto w ramach kwartalnych takich transz, kiedy Państwo z nami będą podpisywać umowy. To jest bardzo ważne, bo na to chciałbym, żeby Państwo wyraźnie to powiedzieć. Państwo płacą tylko w tym momencie część składki, tą pozostałą, nic teren nic to musi przelać na konto jednego z tych czterech firm ubezpieczeniowych. Proszę Państwa, jeśli chodzi natomiast o ubezpieczenia, o których mówię, to chcę Państwu powiedzieć, może zacznę od tego krótszego ubezpieczenia dotyczącego zwierząt, bo ono jest jakby prostsze i dobrowolne. Tam Państwo w tym momencie otrzymujecie dotację do składki ubezpieczenia, przy czym ustawodawca nałożył obowiązek, aby rolnik, który taką dotację chce uzyskać, musiał być świadomy, że musi ubezpieczyć zwierzęta jednego gatunku, czyli jeśli ma w gospodarstwie różne zwierzęta. Chciałbym ubezpieczyć na przykład jednego konika, nie może tego zrobić. Musi ubezpieczyć się za uszy pory. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w chwili, kiedy Panie będzie ubezpieczał, my, jak wszyscy ubezpieczyciele, podchodzimy indywidualnie do każdego zwierzęcia. Czyli to nie jest tak, że każde zwierzę jest takie same, przecież to wiemy. W związku z powyższym jest to indywidualna wycena Państwa stada, czy też Państwa grupy zwierząt. Natomiast, proszę Państwa, jeśli mówimy o ubezpieczeniach upraw, to również, tak jak przy zwierzętach, ustawodawca w ramach rozporządzenia co roku przypomina nam, jakie zwierzęta i jakie płody rolne jesteśmy w stanie ubezpieczyć, czyli które rośliny. I chcę Państwu powiedzieć, że gdyby była rzeczywiście taka potrzeba, to my jesteśmy do dyspozycji, to po pierwsze, a po drugie, to przekażemy Państwu materiały, które do gminy docierałyby Państwa. Dlatego o tym mówię, bo cała ta akcja związana z dotacją do ubezpieczeń upraw czy też zwierząt jest w dwóch terminach. Teraz, proszę Państwa, ruszamy wszyscy jako ubezpieczyciele w sezonie wiosennym, właściwie pierwszego dnia roboczego miesiąca kwietnia. Natomiast, czyli od razu, szybciutko, niedługo. Natomiast jeśli chodzi o jesień, to też część z Państwa zawsze korzysta na przykład z tych ubezpieczeń w momencie, kiedy myślimy o jesiennym, kiedy w tym momencie zasiewa. W związku z powyższym pieniądze, które Państwo słyszą, są zawsze dla Państwa przygotowane na te dwa okresy, czyli wiosna i jesień. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze raz o sumę ubezpieczenia, bo zawsze jest takie pytanie, ile to kosztuje. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że minister rolnictwa podjął decyzję i co roku tę decyzję publikuje, że w tym momencie sumy ubezpieczenia, które są do hektara, są uzależnione zarówno od rodzaju rośliny, o której mówimy, jeśli chodzi o uprawy, jak również o sztuce bydła czy szczoty, którą, czy też drobiu, bo to jest również taki przypadku. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o sumę ubezpieczenia, wszystkie firmy ubezpieczeniowe muszą zgodnie z ustawą maksymalnie ubezpieczyć to wszystko do tych właśnie sum. Z tym, że proszę Państwa, jeszcze raz powiem o rzeczy najważniejszej. Mamy na rynku 70 par firm ubezpieczeniowych. Tylko 5 może te ubezpieczenia sprzedawać w ramach tej dotacji, czyli 5 wystąpiło zgodę, te 5 otrzymały. Jeszcze niedawno były to tylko 4 firmy ubezpieczeniowe. My mamy taką ambicję, powiem szczerze, może jest to dla Państwa na razie jeszcze takie mało widoczne, ale mamy ambicję bycia tak jak Poczta Polska, a jesteśmy własnością Poczty Polskiej, mówię o ubezpieczeniach pocztowych, być ubezpieczycielem takim narodowym. Chcę Państwu powiedzieć, że nie ma u nas udziałowców, którzy są udziałowcami poza narodowymi. Jesteśmy w 100% własnością Skarbu Państwa i dlatego chcę Państwa zachęcić do tego, żebyście mieli świadomość, że pieniądze, które do nas trafiają, są w rękach narodowych. Jeśli natomiast, proszę Państwa, mówimy o tych wszystkich ubezpieczeniach, to chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz, żeby to też sobie wybrzmiało. Kiedy w tym momencie, gdy się pojawią to ubezpieczenie i Państwo będą się o nie ubiegać, ustawia się taki zapis, że dotyczy to ubezpieczenia minimum 50% upraw od różnego rodzaju zdarzeń losowych, jak susza, jak rodowicie, jak efekty przezimowania, na przykład zimowego, jak studki przymrozków.
Generalnie jest 10 tego typu oferty, przy czym 5 jest obowiązkowych, 5 dobrowolnych. Chcę Państwa zaprosić do tego ubezpieczenia, ponieważ ustawodawca dał taką szansę, aby rolnik czy hodowca wziął w tym momencie to ubezpieczenie pod kątem jednego ryzyka. Czyli nie wszystkich. Chcę powiedzieć wyraźnie, że oczywiście to wpływa na wysokie składki. Skoro wpływa na wysokie składki, Państwo mogą mądrze do tego ryzyka podejść i wziąć, kupić to, co według Państwa jest dla Państwa bardziej istotne, co dla Państwa jest korzystne finansowo. Przypominam oczywiście również Państwu, Państwo taką informację znajdą na poczcie. Nasi doręczyciele będą też do Państwa docierać z taką informacją, do Państwa gospodarstw, bo są w tym momencie poinformowani przez nas. Liczymy na to, że Państwo w tym momencie potrzebne będą pocztę jako to miejsce, gdzie mamy pod ręką informacją o ubezpieczeniach. Jeśli ktoś z Państwa by wyszukał informacji niedługo na ten temat, zapraszam na stronę czy poczty naszego towarzystwa. Tam tego typu rzeczy będziemy mieli. Ja też chcę powiedzieć, że wczoraj będąc w powiecie dąbrowskim, mówię o Dąbrowie Białostockiej, akurat nie miałem okazji wrócić do domu, ale zajrzałem do kiosku i kupiłem tygodnik poradnik rolniczy, który podejrzewam, że Państwo kupujecie. To jest taka no, wspaniała gazeta. Widzicie, co ja tworzyłem na stronie 13 PZK. Nie mamy artykułów sponsorowanych akurat w przypadku tego ryzyka. Proszę Państwa, to jest taka bardzo ważna informacja. Otóż redakcja opublikowała materiał na temat obowiązku i praw, jakie wynikają z tej ustawy i ubezpieczeń rolnych i ubezpieczeń upraw, przepraszam, zwierząt. I tu się pojawiła taka bardzo ważna informacja. Jak ma wyglądać wprowadzenie w ogóle tego typu ubezpieczeń przez najbliższe 3 lata? Jak będzie wyglądał ten rok? Jakie są okresy częściowe? I co rolnik może zrobić, żeby w tym momencie na spokojnie tego typu ubezpieczenia przyjąć? Bo niedawno ich nie było. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ma to olbrzymi sens. Bo gdzieś umknęła taka rola dydaktyczna przez wiele, wiele lat. I proszę Państwa, jakby zakup ubezpieczeń czasami nie do końca sprawia się spostrzegany jako rzecz taka zasadna. Natomiast w przypadku tego ubezpieczenia chcę Państwu powiedzieć, że jak patrzymy na składki, jakie będą Państwo jako rolnicy płacić, to w każdych przypadkach jest to olbrzymi sens, bo widzimy, że ta składka rzeczywiście daje olbrzymie odszkodowania w przypadku, kiedy rzeczywiście jakiś problem zaistnieje. Chcę Państwu powiedzieć, że również my wchodzimy do grupy tych firm ubezpieczeniowych jeszcze w jednym celu. Mianowicie chcemy Państwu powiedzieć, że chcemy swoją obecnością wyraźnie próbować zabezpieczyć Państwa przed wyścigiem cen, jeśli chodzi o ubezpieczenia rolne. I to też zabrzmiało w tym artykule, który napisała redakcja pod tytułem, czy są nowe ubezpieczenia. Ja tylko Państwu przypomnę, 1,4 miliona rolników już to zrobiło i 700 milionów jest to kilka razy więcej niż w ubiegłym roku. Zachęcamy Państwa, żeby się zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. A w tej prawdy Państwu zostawimy. Zostawiamy też Państwu materiały, żebyście Państwo mogli ze sobą zabrać, gdzie kontakt jest do nas i gdzie piszemy o tych kwestiach. Bardzo prosimy o przekazanie, zwłaszcza Państwo, którzy uprawiają w tym momencie czy jakieś uprawy, czy też prowadzą podobne zwierzę. No, chcemy, żeby Państwa ta informacja dotarła. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Może się zdarzyć właśnie tak, jak mówiłem, że bardzo szybko pójdzie sprzedaż tych ubezpieczeń. Proszę się nie obawiać, że tych pieniędzy zabraknie. Rzeczywiście minister rolnictwa stwierdza, że w porównaniu do ubiegłego roku kwota jest bardzo duża. Ja widziałem kwoty na najbliższe lata. Muszę tak jak bardziej opierał na kwotach powiedzieć, że rzeczywiście budzi to podziw, że kwoty rzeczywiście z roku na rok, które będą przygotowywane w ramach tych ubezpieczeń, będą coraz wyższe, co jest naprawdę ważne, bo w ubiegłym roku bardzo szybko ta pierwsza partia wystąpiła się kończyła i objęcia sprzedażowe do największego ubezpieczyciela były kilkudniowe. My w tym roku wiemy, że absolutnie taka rzecz nie będzie miała miejsca. Przypominam, jeśli Państwo macie swoich agentów i gdyby się skończył u Państwa dostęp do pieniędzy u jakiegoś ubezpieczyciela, proszę się nie zastanawiać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało na poczcie. Być może my jeszcze będziemy dysponowali pieniędzmi. Co mówię jeszcze o Państwu dodać, co chciałabym się ewentualnie o górnicę. Otóż proszę Państwa, my jesteśmy młodą firmą. My jesteśmy dopiero na rynku od 2014 roku. Ale osoby, które przygotowały do Państwa te ubezpieczenia, pracują na rynku ubezpieczeń rolnych ponad 25 lat. Pracowały w konkurencji, zaprosiliśmy do współpracy, chcemy, żeby to było mądre. Oczywiście podejmowaniu konkurencji bierzemy to, co jest najlepsze i chcemy dla Państwa ten produkt, czy Państwa ochronę zrobić dobrze. Natomiast oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że my na poczcie możemy Państwu tylko zaproponować ubezpieczenia upraw, czy też zwierząt.
ponieważ od 2014 roku, troszeczkę wcześniej, oferujemy wszystko, czego Państwo potrzebujecie w życiu prywatnym. Nawet podczas wycieczek, które być może Państwo będą mogli czasami odbyć, bo też pojawiają się i to, do Państwa robimy wszystko. Komunikacje, wyniki, nawet ubezpieczenie na życie. I kończąc tego ofercie dla rolnictwa, mamy też specjalną ofertę związaną w tej chwili z ubezpieczeniami już wypadków i na życie dla rolników Państwa rodzin. Gdybyście byli Państwo zainteresowani, to zapraszamy, bo jest to zupełnie nowe ubezpieczenie, które wprowadziliśmy w tym miesiącu. Te rzeczy, które robimy teraz, robimy bardzo teraz dynamicznie. To, co przygotowaliśmy, to są kwestie naszej rynku, naszej pracy sprzed, załóżmy, tygodnia, czyli powiedzmy o oficjalną premierę, a przygotowania to nam trwały czasami kilkanaście miesięcy, aby rzeczywiście to zrobić. Jest jeszcze jedna obawa, proszę Państwa, mianowicie muszę Państwu powiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa, z tego co wiem, trwają cały czas rozmowy, środowisko rolnicze po to, żeby jeszcze przed wejściem nawet w kwietniu trzeciego pewne rzeczy przygotować z myślą o sezonie jesiennym. Czyli tu muszę Państwu powiedzieć, że również ustawa, ja akurat mam ustawę w ręku, to jest ustawa z 15 grudnia 2016, to jest ustawa, która poprawiła konwencję, o której mówiłem niedawno, czyli o prawach zwierzęta. I proszę Państwa, taka najważniejsza zmiana, jaka zaistniała w grudniu 2016. Otóż dzięki działaniu Państwa środowiska, minister rolnictwa stwierdził, że skutki suszy są też wcześniej, jest akceptacja na Państwa wniosek. I my jako ubezpieczyciele, wszyscy, którzy będą do ubezpieczenia dokonane sprzedawać, patrzymy na pryzmat suszy troszeczkę wcześniej, czyli też te zapisy się pozmieniały. O tym, że składkę dzielimy na pół, mówiłem. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście możemy to ubezpieczenie Państwu oferować w systemie ratalnym. Także ze swojej strony zapisujemy bardzo. I będziemy do Państwa dyspozycji. Gdyby była taka potrzeba, żeby się Państwo poszukiwali konsultować później, bo to bardzo szybko się będzie działo. Premier
około 100 tysięcy jest skierowana dla osób, które posiadają gospodarstwa niezbyt takie duże. To 15 tysięcy euro w wysokości ekonomicznej i ta pomoc jest skierowana dla rolnika, dla małżonka rolnika bądź domownika. Drugim takim podstawowym warunkiem jest opłacanie kursu przez 24 miesiące. Największy problem, powiedzmy, w tym działaniu, że po założeniu tej działalności pozarolniczej trzeba przejść na ZUS. I to jest największa jakby bolączka. Przedtem było tak, to rozliczyć działalności, trzeba było płacić ten kurs. Troszeczkę tych naszych klientów było pod tym względem, że rolnicy się obawiają, przyszli beneficjenci tego działania, zgadzają się tego opłacania tej pełnej stawki ZUS przez 5 lat. Następne działanie bardzo oczekiwane, które niebawem też będzie od 30 do 28 kwietnia. Będzie trwał nabór wniosków na rozwój gospodarstw niskotowarowych, tak zwanych małych gospodarstw. Premia w wysokości 60 tysięcy. Od grudnia nasze biuro wykonało bardzo dużo analiz pod względem oceny wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Te działania skierowane do takich niedużych gospodarstw, jeżeli ktoś ma powiedzmy już 6 krów mlecznych, to znaczy jest za duży do tego działania. Może te działania.